Dobrze, więc nie przedłużając, przejdę do notatek. Pierwsza śmierć. Właśnie brak zrozumienia, że istnieją dwa rodzaje śmierci, powoduje, że też wiele osób źle rozumie wersety dotyczące duszy i ducha. Zwłaszcza duszy. O pierwszej śmierci no, czytamy też w Edenie już, tak? Jak Adam też miał umrzeć. Ale w liście do Rzymian czytamy na przykład 5 rozdział. Piąty rozdział listu do Rzymian, 12 werset. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I wszyscy umieramy z tego powodu, tak? Ten werset też, i w ogóle cała sprawa ze śmiercią też jest źle rozumiana, co wynika z niektórych komentarzy, ale sobie to za chwilę powiemy. Rzecz w tym, że tu jest mowa o pierwszej śmierci, znaczy o śmierci, której umiera ciało. Tak samo w Hebrajczyków, 9 rozdział. Dziewiąty rozdział Hebrajczyków, werset 27. A o ile przeznaczył ludziom raz umrzeć, po zaś tym sąd. To jest przykład Biblii Gdańskiej. Zobaczymy, czy mam inny. Oj, chyba nie mam innego przykładu. Przeznaczone jest ludziom pierwsze życie zakończyć śmiercią, a potem stanąć na sąd. I to jest pierwsze życie i pierwsza śmierć. Natomiast istnieje druga śmierć. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Druga śmierć, czytamy na przykład o niej w objawieniu. Zaczniemy od drugiego rozdziału. 11 werset. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi zborom. Kto zwycięży, nie będzie obrażony od wtórnej śmierci. Czyli nie będzie podlegał drugiej śmierci, tak? A to może przykład właśnie ten z kolei zmienimy. 11. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi tchnienie do społeczności powołanych. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. A więc są dwie śmierci. 20 rozdział Księgi Objawienia. Szósty werset. Szczęśliwi, czyli błogosławieni i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga. No i o to nam chodzi, tak? Lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować 1000 lat. Tak więc, szczęśliwi, błogosławiony, święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga. A więc już wiemy, że ci, którzy dostąpią pierwszego zmartwychwstania, to są ci, którzy nie umrą już. Sobie jeszcze kiedyś możemy to mówić, ale dostaną nieśmiertelność. Dlatego na ziemi są wypróbowani maksymalnie aż do śmierci, bo dostaną nieśmiertelność. Nie mogą, to są ludzie, którzy na pewno się już nie cofną, skoro teraz gotowi są życie oddać za Chrystusa. No, nagroda jak gdyby odpowiednia do sprawdzian, musi sprawdzian być odpowiednia do nagrody. Natomiast będzie też druga grupa ludzi z tego wynika, która nie będzie brała w pierwszym zmartwychwstaniu, a więc nie tylko śmierć jest pierwsza, ale też zmartwychwstanie jest pierwsze, ale weźmie udział w innym jakimś zmartwychwstaniu, kolejnym, tak? Drugim, możemy tak powiedzieć, albo kolejnym po prostu. W drugim etapie zostanie zmartwychwzbudzona. I dalej, jeszcze jesteśmy w Księdze Objawienia, 20 rozdział, 14 werset. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia, to jest śmierć druga, jezioro ognia. A więc wiemy, że już w tym momencie dostajemy taką cynk, można powiedzieć, od Jana, że śmierć druga to jest wtedy, gdy trafimy do jeziora ognia, inaczej zwanego Gehenną. I jeszcze 21 rozdział, 8 werset.
8 werset. Tym zaś tchórzliwym, niewierzącym, plugawiącym się oraz zabójcom i rozpustnikom, farmakologom, bałwochwalcom i wszystkim kłamcom udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Tak więc jak czytaliśmy w Hebrajczyków, każdy musi umrzeć raz, potem stanąć na sąd, no i ze sądu jeszcze może trafić na śmierć drugą. Lub nie. Co byście woleli? I teraz właśnie możemy przejść do Księgi Ezechiela, 17 rozdział, 20 werset, który bardzo często zwolennicy śmiertelności duszy, jakoby rzekomo dusza umierała razem z ciałem, cytują. Natomiast właśnie ten werset mówi o śmierci drugiej, bo inaczej byłby bez sensu ten werset. Zobaczmy Ezechiela 18. O. Dusza, która grzeszy, ta umrze. No, tam dalej nas nie interesuje. Dusza, która grzeszy, ta umrze. To jest dowód, że dusza może umrzeć, jak najbardziej. Ale kiedy? Przy pierwszej śmierci, czy przy drugiej? Skoro tu jest powiedziane, że dusza, która grzeszy, ta umrze, a pierwszą śmierć wszyscy umierają, czy grzeszą, czy nie grzeszą. Znaczy, w sensie jesteśmy ogólnie dziedziczymy grzech, tak? Ale czy jesteś sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy? No i tak umierasz pierwszą śmiercią, więc ten werset nie dotyczy pierwszej śmierci, bo on rozgranicza, że jedna dusza umrze, a druga dusza nie umrze, tak? Znaczy, ta dusza sprawiedliwych nie umrze. Zresztą Chrystus mówi, że sprawiedliwi dalej żyją, tak? To już my w poprzednich wersetach, w poprzednich tematach omawiali, że ci, co w Niego wierzą, choćby umarli, to dalej żyją. Tak więc zrozumienie tego właśnie, dlatego musiałem wspomnieć o tej drugiej śmierci, żebyśmy zrozumieli, że dusza umiera w drugiej śmierci. Czyli upraszczając, pierwsza śmierć to jest śmierć ciała, a druga śmierć to jest śmierć duszy. A Bóg wtedy, znaczy, przepraszam, duch wtedy wraca do Boga. No bo już nie ma kogo przytrzymać, ani ciała nie przytrzymuje przy życiu, ani duszy nie przytrzymuje przy życiu. Jedno i drugie zmarło, nie? Na czym polega śmierć druga właśnie? Powiedzieliśmy, że trafi się do tego jeziora ognia, Gehenny, ale w Biblii jest nawet powiedziane o tym sądzie, który się wcześniej odbędzie i na podstawie czego ten sąd się odbędzie i co będzie skutkiem tego sądu. Jak prześledzimy te wersety, to zrozumiemy, na czym polega właśnie druga śmierć. Najpierw przeczytajmy list do Rzymian, drugi rozdział. Drugi rozdział, 16 werset. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiam, to nie to chyba. List do Rzymian. Drugi rozdział, a nie 16 rozdział. Drugi rozdział, 16 werset. To jest taki dosłowny dosyć. W dniu, gdy osądzi Bóg to, co skryte u ludzi, według tej mojej dobrej nowiny, przez pomazańca Jeszu. Zobaczymy ten drugi przykład. Z 15 jeszcze, żeby był taki kontekst szerszy, żebyście zobaczyli. Widać to po ich uczynkach, które pochodzą z prawa zapisanego w ich sercach. Prawo to wspólnie z ich sumieniem w odpowiednim czasie rozliczy ich, stając się ich oskarżycielem lub obrońcą. Mówimy to o tym sumieniu. Stanie się to widoczne w dniu, gdy Bóg osądzi to, co ludzie ukrywają. Osądu dokona pomazaniec Jeszu na podstawie nauk zawartej w tej dobrej nowinie. Czyli na podstawie, bo tutaj są jeszcze wcześniej taki element, że ci, co nie wierzą w Boga, nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, ponieważ wszystkie widzialne, to co świat jest, to co jest widzialne, świadczy o Bogu. Natomiast drugi element to jest osądzenie na podstawie nauk Chrystusa, na podstawie Ewangelii, która była tym ludziom głoszona.
Jeśli nawet nie była im głoszona Ewangelia, no to jest świat widzialny, który ich oskarża, na to te dowody. Natomiast jeszcze gorsze sytuacje są osoby, którym była głoszona Ewangelia, a oni tą Ewangelię odrzucili. Dlatego na podstawie tej głoszonej im Ewangelii będą oni sądzeni. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Ten sąd, zanim ktoś trafi do tej Gehenny, to najpierw będzie osądzony na podstawie tego, co mu było głoszone. Jana 12:48. Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów moich, ma kto by go sądził. Słowa, które ja mówiłem, one go osądzą w ostateczny dzień. To przykład w Nowej Biblii Gdańskiej jest, więc... Ale zrozumiały chyba jest, tak? 48 to było. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Czyli to, co Chrystus głosił, będzie podstawą oceny dla ludzi, którzy to słyszeli i odrzucili. Będą z tego powodu osądzeni, jak gdyby nie będą mieli nic na swoje usprawiedliwienie. Przykładowo, ktoś, ja głoszę, że prawdziwe imię Pana naszego to jest Jeszu i to jest bardzo ważne, będziemy o tym mówić na innych spotkaniach. I teraz załóżmy, że ktoś staje przed Chrystusem i jest sądzony na podstawie odrzucenia tej nauki o imieniu Pana naszego Jeszu. Nie będzie mógł powiedzieć, że on nie wiedzie. Skąd miałem wiedzieć, jakie jest prawdziwe imię? No bo są ci, którzy dzisiaj głoszą. A to, że on wiary nie okazał, to już jest jego problem. Natomiast no, jak gdyby ci, którym nie głoszono tego, są jakby lżej potraktowani, ale wcale nie zwolnieni z odpowiedzialności, bo ich obowiązkiem też było szukać wskazówek. Zobaczmy list do Hebrajczyków 4:12. Znaczy, może jeszcze zanim jest do Hebrajczyków, to u Łukasza przeczytamy 12 rozdział, bo o to chodzi, że jesteśmy osądzani na podstawie wiedzy, którą mamy lub na podstawie oczekiwań, które ma wobec nas Chrystus lub Bóg. Łukasza 12 jest 46-48. To nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. I teraz sługa, który zna wolę swego Pana, a więc no, to dotyczy też tych, co głoszono im, tak? Wiedzą, co Pan chciał, wiedzą głoszone imię Pana naszego Jeszu na przykład, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna woli Jego i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się wymagać będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Czyli im większą ktoś ma wiedzę, tym ma surowszą karę za to, że nie wykonał polecenia Chrystusa czy Boga. I z drugiej strony, jeśli ktoś nie ma wiedzy, to nie ma dla niego usprawiedliwienia, jeśli zrobił coś wbrew woli Boga lub Pana naszego Jeszu. Dalej jest karany, tylko że jest traktowany łagodnie. I ta reguła się powtarza w zasadzie w wielu miejscach, znaczy kilka razy przynajmniej Chrystus mówi o tym, bo jeszcze Mateusza zobaczmy. Jedenasty rozdział. I wersety 20-22. Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej jego cudów się dokonało, że nie zmieniły się. Biada tobie, Korazajn, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie, a więc u pogan, działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się zmieniły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. Ponieważ wiele cudów się wydarzyło, ponieważ Chrystus głosił, a oni nie uwierzyli mimo wszystko w to, mieli dowody, przyjawy, no to nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, będą gorzej potraktowani niż nawet poganie, którzy nie mieli tych,
takich dowodów, takich przejawów. A co ciekawe, wszyscy będą osądzeni, nie? Tak więc sąd, o którym mowa jest w dniu ostatnim, sąd odbędzie się na podstawie albo z uwzględnieniem wiedzy, jaka została udzielona. Dlatego też list do Hebrajczyków, teraz sobie przeczytamy 4 rozdział, mówi nam coś, co nam otworzy klapkę, jak gdyby, i zrozumiemy, na czym polega druga śmierć. Że to jest związane ze śmiercią duszy właśnie. Hebrajczyków 4, 12. Przykład dosłowny mam taki. Żywa bowiem jest mądrość, słowo, logos. Większość przykładów mówi, że słowo Boże jest żywe po prostu, nie? I aktywna, ostrzejsza niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów, jak i szpiku, zdolna osądzić zamiary, intencje, myśli, serca, wnętrzności. Nie wiem, czy mam tu lepszy przykład, znaczy taki łatwiejszy. O, nie to. Mądrość Boga, czy Słowo Boże jest żywe, aktywna, działa, wchodzi w człowieka łatwiej niż jakikolwiek ostry miecz. Potrafi rozdzielić duszę od tchnienia, czy ducha, jak szpik od stawów, i potrafi osądzić zamiary i myśli skryte w człowieku. Będziemy sądzeni na podstawie głoszonej Ewangelii, czy na podstawie Słowa Bożego. I tu jest powiedziane, że Słowo Boże jest w stanie osądzić człowieka to, co jest w nim też ukryte, zamiary i myśli skryte w człowieku. Słowo, czyli będziemy sądzeni na podstawie naszych prawdziwych myśli, zamiarów skrytych, a także czynów, na podstawie Słowa Bożego. Natomiast skutek tego jest tak wielki, że tutaj jest powiedziane, że skutkiem takiego osądu będzie, może być nawet, rozdzielenie duszy od ducha. A więc to też jest taki element, który pokazuje, że dusza i duch to jest co innego. To nie jest to samo, bo wiele osób myli to. I to jest właśnie rozdzielenie duszy od ducha, nie następuje w żaden inny sposób, jak tylko przez osądzenie, przez osąd. Musi być sąd najpierw, żeby zostało oddzielone dusza od ducha. Kiedy dusza zostanie oddzielona od ducha, duch jako energia wraca do Boga, a dusza wtedy umiera. I to jest śmierć druga właśnie. Dlatego trafienie do jeziora ognia, tam gdzie czytaliśmy, to jest śmierć ducha. Druga to jest, polega na tym, że dusza przestaje żyć, bo traci ducha, znaczy zostaje rozdzielona od ducha. Mam nadzieję, że to jest proste. Znaczy dla mnie to jest proste, nie wiem jak dla was, bo to być może pierwszy raz, jak słyszycie, to musicie sobie to jeszcze przemyśleć. Zerknę, jak macie teraz pytanie do tego tematu, to piszcie, bo zaraz zmienimy temat troszeczkę, ale mam nadzieję, że to wam pozwoliło troszeczkę jakby zrozumieć, na czym polega śmierć druga. Jak macie pytanie, to piszcie teraz. Sami widzicie, są wersety, które mówią o tym, o rozdzieleniu duszy od ducha, tak? Niektórzy myślą, że duch i dusza to jest to samo. No właśnie nie. Dusza to jest właściwie wasza osoba, to wy jesteście wy jako osoba. W jaki sposób dusza powstała, to sobie jeszcze dzisiaj będziemy mówić, bo to tam cytować będą w komentarzach. I dowiemy się, znaczy to drugi rozdział Księgi Rodzaju, chyba 7 werset, mówi, jak powstała dusza, natomiast jak dusza może zniknąć, to powiedziałam właśnie Hebrajczyków 4:12, bo dotyczy rozdzielenia duszy od ducha. I wtedy duch rzeczywiście, tak jak mówi to chyba Ezechiel, może wrócić do Boga. Okej, nic nie piszecie, więc możemy przejść do następnego tematu. Czyli do waszych komentarzy. Jeszcze zobaczę do notatek. No dobra, notatek przeczytałem, co miałem przeczytać. Komentarze są tutaj, tak troszeczkę inaczej teraz, na żywo jak gdyby. Zobaczę, jak wy to widzicie. Spróbuję to powiększyć.
patrzę na monitor. Czekam opóźnienia, oczywiście widzę na tym. Myślę, że tak chyba mogę powiększyć. Nie wiem, czy to coś więcej widzicie tego. O. Jeszcze tak powiększę. O, teraz będzie widać na pewno. Niektórym osobom odpowiedziałem pisemnie, ale nie wszystkim, więc teraz, bo trzeba by dużo pisać, to prędzej łatwiej jest powiedzieć. Więc teraz odpowiem tutaj w tym temacie. Wiesław Buczek 7 pisze tak. No on się ze mną nie zgadza, to jest to z czym polemizować. Oto się rozchodzi, że wszyscy odziedziczyliśmy grzech po Adamie i Ewie i każda dusza podlega skażeniu i dlatego dusza, życie umiera. Czyli w nawiasie daje życie, czyli uważa, że dusza to znaczy życie. Synonim życia dla niego to jest. Nie jakiegoś bytu innego. Czyli nie jesteś ty, tylko twoje życie jest nią, tak? Według niego chyba tak rozumiem. Muszę wam powiedzieć, że niektóre komentarze są tak napisane, że ja nie wiem, o co w nich chodzi, więc też zachęta, jak będziecie pisać, żebyście na to zwracali uwagę. Ale czytam dalej. Jego zdaniem, jeszcze raz, oto się rozchodzi, że wszyscy odziedziczyliśmy grzech po Adamie i Ewie i każda dusza podlega skażeniu i dlatego dusza, czyli życie w nawiasie, umiera. Choćby dusza nie grzeszyła, to i tak umrze, lecz Chrystus byłą duszę, czyli byłe życie, wzbudzi do życia tych, którzy pomarli z Nim. Lecz nieprawi wstaną na sąd i swoim zmartwychwstaniem, życiem, w nawiasie duszą, będą musieli wykazać, że ich dusza nie podlega drugiej śmierci, gehennie. W konsekwencji będą musieli poznać Chrystusa i być jak i żyć z Nim. Troszeczkę jak dla mnie to jest pogmatwane, nie wiem jak wy to rozumiecie, czy... No ale ma tutaj swoją filozofię, tak? Znaczy, ponieważ pewne wersety, no, ten konkretny werset, ten Chrystus mówi, że duszy zabić nie można, nie mogą ludzie, on interpretuje, że nie mogą odebrać ci życia. Trochę bez sensu jest, bo właśnie zabijając ciało, odbierają ci życie, dokładnie. Więc jakby zabijają ci życie, tak? Jeżeli on to jest trochę bez sensu, bo on zjawisko, życie traktuje jak osobę, którą można zabić, tak? Życie, wy macie życie, wy żyjecie, ale was można zabić i życie się kończy. Natomiast jak można zabić życie? No ale to jest taka filozofia widoczna dla niego. Być może ma to sens. I dalej, w takim razie. Czy uczeń... dobrze, zatrzymałem się jeszcze tutaj. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy wam powiem teraz. Otóż on... To wiele osób tego nie rozumie. Na czym polega to, że my odziedziczyliśmy grzech? Na czym polega to, że Adam mógł żyć, nie umierać, a jednak umarł? Otóż już jako dziecko się właściwie zastanawiałem nad tym, co by było, gdyby Adam, gdy był doskonały, wsadził rękę do ognia? Jak myślicie, co by było? Napiszcie, co by było. Gdyby Adam, czy Ewa, jak byli jeszcze doskonali, nie zgrzeszyli, wsadził rękę do ognia, co by się stało? Waszym zdaniem. Albo gdyby spadł z wysokiej skały. Ze 100 metrów, powiedzmy, tak? Albo gdyby, nie wiem, potężny głaz spadł na niego. Taki 5 ton. Co by się stało? Czy jego ciało było takie, żeby się rozkruszył ten głaz? A jemu nic by się nie stało? Piszecie, spaliłaby się, czyli ręka w ogniu. Oparzyłby się. Dokładnie. Po to Bóg stworzył ból, żebyśmy takiej głupoty nie robili. Żebyśmy wyciągnęli tą rękę. Po to jest ból. Generalnie ból jest po to, żebyśmy właśnie... nie robili sobie krzywdy. Dlatego też jak nas coś boli, to jest to sygnał, że coś robimy źle i powinniśmy zaprzestać, bo nasz organizm mówi, że coś psujemy. Tak Bóg nas dał na takie systemy ochronne. Czyli Adam, mając życie w ciele, był śmiertelny.
nawet gdy nie zgrzeszył. Bo jego ciało można było zabić. Chrystus nie zgrzeszył, nie miał grzechu, nie odziczył grzechu, a umarł. Dlaczego? Bo no bo czy mieczem, czy włócznią, czy w inny sposób jego ciało podlegało normalnie takim samym prawom jak nasze ciało i w związku z czym, mimo że był bez grzechu, umarł. Bo zabito go. Uszkodzono jego ciało, nadwyrężono ponad siły. Jaki z tego jest wniosek? Skoro on nie był nieśmiertelny, na czym polegało to, że on mógł żyć wiecznie? Znaczy wiecznie, tak się mówimy, ale mógł żyć bez końca Adam. Czy wiecie, na czym to polegało? Piszcie, jak wiecie. Dlaczego nie żył? Znaczy żył bardzo długo i tak, bo ponad 900 lat. Ale żyłby do dzisiaj, gdyby nie zgrzeszył, owszem, zgadza się. Ale co było główną przyczyną? Piszcie. Czyli co musiałby zrobić, żeby żyć do dzisiaj? I to powiem wam tak. Nawet gdyby zgrzeszył, to by dożył do dzisiaj. Bo to nie sam grzech go zabił. Beata pisze, posłuszeństwo Bogu, jeśli ogarnie ciało, by się nie starzało. Naftali, czy ludzie po in vitro próbówce mają duszę i czy człowiek może sprzedać swoją duszę na przykład cyfrowi lub komuś innemu? Każdy ma duszę i ducha, bez tego byś nie żył. Jeżeli masz, nawet zwierzęta mają, znaczy są duszami, może tak, my nie tyle mamy, właśnie to jest to przyzwyczajenie. Ty nie masz duszy, ty jesteś duszą. Ty jesteś duszą, ty posiadasz ciało. Właśnie ludzie, my jako ludzie myślimy odwrotnie, że my jesteśmy ciałem, posiadamy duszą. Nie, ty jesteś duszą i posiadasz ciało. Dlatego kiedy twoje ciało umiera, ty nie możesz żyć, funkcjonować, być aktywny, ale ty nie umierasz, ponieważ duch cię przytrzymuje przy życiu. Dopiero gdy nastąpi to, co czytaliśmy w Hebrajczyków, rozdzielenie ducha od duszy, dusza nie ma energii i umiera. Znika wtedy. Właśnie, piszecie, drzewo życia musiałby jeść owoce z drzewa życia. Czyli to nie grzech go zabił, prawda? Tylko stracił dostęp do drzewa życia. Może na chwilę zobaczymy. Wyskoczymy tutaj na rodzaju, drugi rozdział, chyba siódmy to był, nie, co to jest, to Ozeasz jest, a nie, to jest siódmy, to opisuje, w jaki sposób powstała dusza. No to też dobry werset, ale chciałem inny. No dobrze, ale zobaczmy tutaj, skoro jesteśmy. Wtedy to Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, więc ciało stworzył i tchnął w niego nożdża tchnienie życia, czyli dech, znaczy ducha, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą, czyli duszą. Tam dosłownie jest dusza tutaj. Stał się duszą żyjącą. Dalej. Ale tutaj chodzi o dziewiąty werset. Na rozkaz Pana, Boga, wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczne, owoc rodzące oraz drzewo życia w środku. W środku, pośród innych drzew, było drzewo życia tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z którego drzewa nie wolno było jeść Adamowi i Ewie? Tylko i wyłącznie z poznania dobra i zła. A więc drzewa życia on jadł. Dlatego mógł żyć długo. I teraz, żeby on nie jadł tego, to musiał zostać wygoniony. O, tutaj było właśnie dalej. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz z wszelkiego drzewa tego ogrodu. Z wszelkiego, a więc także z życia. Z wszelkiego, gdzie to było? Wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Powiem wam dokładnie, tu pisze, w dniu, w którym to zjesz, umrzesz.
specjalnie podkreślam w dniu, w którym to zjesz, ale to jeszcze potem do tego wrócimy. No i stworzył mu kobietę, a kobieta oczywiście zjadła. I tu gdzieś chyba w trzecim rozdziale jest o tym wzmianka. A jest. 22, trzeciego rozdziału. Po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło już. I niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. No, w moim przykładzie jest i żyć długo. Czyli mamy sytuację taką, że w tym momencie Bóg odcina go od drzewa, które mu pozwala żyć bez końca. I w tym momencie w pewnym sensie jest odcięty od zasilania. Od tej pory jego organizm będzie się starzał, chorował i znaczy nie mamy nic o chorobach jego, ale tak się możemy domyślać, będzie coraz słabszy i w końcu umrze. Czyli śmierć jego nie była skutkiem samego grzechu, tylko odcięcia go od drzewa życia. To bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, ponieważ jak to notatek zajrzę, w Księdze Objawienia znowu mam o drzewie życia zmiankę kolejną. Tylko, który to był rozdział? Momencik. 22 rozdział. Jest drugi rozdział, drugi werset. To już jest w Nowym Eonie. Dawno po sądzie. W środku, tam było w środku ogrodu, nie? Tu w środku ulicy, po obu stronach rzeki, jest drzewo życia, które rodzi 12 owoców, każdego miesiąca wydając swój owoc, a liście drzewa służą do terapii narodów. Niektóre przykłady mówią do uzdrawiania narodów. Co to znaczy? Że na ziemi będą w tym Nowym Eonie ludzie, którzy będą żyć tak jak Adam i Ewa, tylko i wyłącznie tak długo, jak długo będą mieli dostęp do drzewa życia. A że to nie jest mój wymysł, to zobaczmy, czy dalej, 14 werset. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Czyli szczęśliwi ci, którzy przestrzegają praw, bo będą mieli prawo do drzewa życia. I 19 werset. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów tej księgi proroczej, to odejmie Bóg jego udział w drzewie życia i w świętym mieście opisanym w tym zwoju. Tak więc tym, co daje życie, takie życie bez końca, będzie drzewo życia. Za wyjątkiem osób, o których mówiliśmy wcześniej, o których jest powiedziane, że uczestniczą w pierwszym zmartwychwstaniu, ponieważ nad nimi druga śmierć nie ma władzy. To znaczy, ich dusza rzeczywiście jest nieśmiertelna. Ich duszy już nie można uśmiercić. Podczas gdy wszyscy ci, i to dotyczy tych, którzy zostaną zbawieni też z łaski, bo oni też z łaski się tam znajdą, bo normalnie powinni być wszyscy zabici. Natomiast dzięki ofierze Chrystusa nie tylko pierwsi uczniowie i ci wybrani przez Niego dostąpią pierwszego zmartwychwstania, będą królami, kapłanami, to nie tylko oni skorzystają z łaski, ci też skorzystają z łaski, ale na innych zasadach, bo ci będą ocenieni na podstawie swojego życia, tego jak właśnie sumienie między nimi, jak zgodnie żyli z oprogramowaniem, które dostali w postaci sumienia, czy to sumienie zepsuli, działali przeciwko niemu i czynili zło, czy też podporządkowali się temu sumieniu, nawet nie znając Chrystusa, po prostu można tak powiedzieć, że byli przyzwoitymi ludźmi, to mogą skorzystać z łaski życia, ale na pewnych warunkach, dopóki będą pełnić wolę Boga. Jeśli coś im się odwidzi, no to wtedy zostaną odcięci od drzewa życia. Mam nadzieję, że to jest ciekawe dla Was. Napiszcie, czy to jest ciekawe, czy to coś nowego dla Was. A ja wracam do komentarzy. Bo dlaczego o tym mówiłem? Ponieważ on tutaj taki długi wywód zrobił, znaczy mój był dłuższy, o tym, dlaczego umieramy, że wszyscy odziedziczyliśmy grzech.
No w zasadzie umieramy, znaczy inaczej, umieramy dlatego, że nie mamy dostępu do drzewa życia, a nie mamy do niego dostępu dlatego, że nie odziedziczyliśmy po rodzicach prawa do tego drzewa życia, odziedziczyliśmy po nich grzech, w związku z czym nie mamy do tego drzewa życia prawa. Dopiero Chrystus może nas z tego, z niewoli grzechu, bo my jesteśmy w niewoli grzechu, jako dzieci Adama i Ewy, wykupić. I zrobił to właśnie ofiarą, składając na ofiarę swoje życie. To tak jako wstęp, bo uznałem, co będzie ciekawe dla was, więc wspomniałem o tym. Zobaczę, co piszecie. Fajnie. To coś. Ktoś tu się reklamuje. Dobra. Wracamy do waszych komentarzy. Czy waszych? Tu jest akurat ten Wiesław Buczek. To jest jego komentarz. No i dalej on, bo on próbuje wyprowadzić, że dusza jednak umiera, tak? Że nie ma duszy. On jest przekonany, że dusza umiera w pierwszej śmierci. Co wynika moim zdaniem z nieogarnięcia całości nauk biblijnych. W mnóstwo osób, nawet bardzo jakby bogate w tradycje już od wielu lat rozwijane religie nie ogarniają tego, co w tej chwili wam mówię. Oni tego nie rozumieją zupełnie. I on tutaj dalej pisze, czy uczeń może być większy od nauczyciela, albo czy sługa może być ponad swoim panem? No oczywiście, że nie, ale tu za chwilę wyprowadzi fałszywy wniosek, w związku z czym wynik końcowy też będzie fałszywy. Fałszywe dane da do tego. Zobaczcie. To Chrystus jako zmarła dusza. Gdzie w Biblii pisze, że dusza Chrystusa zmarła? Proszę o werset biblijny. Nie ma czegoś takiego. Ciało zmarło i zostało pochowane. Zaraz to udowodnimy. To Chrystus jako zmarła dusza, która znalazła się w Szeolu, grobie, niebycie, takie jakby świadkowe ma troszeczkę, świadków Jehowy poglądy. A jakaś dusza, na której ciąży grzech pierworodny, miałaby nigdy nie umrzeć? I tu się powołuje diabeł, szatan powiedział do Ewy, na pewno nie umrzecie. Wiecie, to jest fragment tylko tego, co powiedział, ale okej. Dlaczego? Wnioski, jakie on wyciąga, wydają mu się logiczne, tylko że założenia są fałszywe, ponieważ dusza Chrystusa nie umarła. Umarło jego ciało, więc on jako człowiek, on złożył na ofiarę swoje ciało i krew. Prawda? No w pewnym sensie to można powiedzieć, wylał swoją duszę nawet. No bo jeżeli powiemy, jeżeli uznamy, że w krwi jest dusza, to wylał swoją duszę też na ofiarę. Ale zobaczcie, bo to nie jest mój wymysł, że po śmierci ciała Chrystus żył i działał przez trzy dni, tylko że nie w świecie ludzi, nie w świecie materialnym, bo jego ciało było martwe. Także momencik, to był Piotr, tylko nie pamiętam, trzeci rozdział chyba Piotra. Trzeci rozdział, tylko który to był werset. Chyba na notatek zerknę, momencik. 3:18-19. Gdyż i pomazaniec raz za grzechy wycierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Zabity wprawdzie w ciele, lecz ożywiony w duchu, w którym, czyli tym duchu, i w więzieniu tchnienią głosił wyjście, czyli duchom. Czyli, nie wiem, może przykład, bo ten jeszcze na Piotra jest niedopracowany przeze mnie jeszcze, ale no katolicki przekład, żeby nie było, że to jest tylko mój przekład. Zresztą będą trochę inne słowa, 3:18, tak? Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem, w nim, czyli w tym duchu, poszedł głosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Niegdyś nieposłuszny, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Bardzo ciekawy werset, jest dużo informacji, ale kluczowe. Chrystus umarł w ciele,
ale w duchu poszedł innym duchom uwięzionym głosić. Dlatego teoria, jakoby jego dusza przestała istnieć przez 3 dni, bo miał, nie wiem, miał wakacje i spał, nie jest prawdziwa. On działał. Jest tam dużo, co się działo. On wziął jeńców Szeolu i powiódł do nieba część. Między innymi zawiódł do nieba też tego, który, duszę tego, który z nim zmarł. Ale to jest jakby szerszy temat, bo to już za dużo by było. I tu zobaczcie, też jest wzmianka, też ciekawa, że tylko 8 dusz przeżyło w arce. A przecież tam było pełno zwierząt. Dlatego ja często podkreślam, że jak będziecie brali dosłownie, no to wam będą wychodzić sprzeczności. Dlatego Słowo Boże, Biblia rozumie się duchem. Tak jest ona napisana, że tylko ten, który zostanie ducha, zrozumie to. I dlatego zrozumienie pewnych słów zależy od kontekstu lub celu, w jakim są wypowiadane. W tym momencie chciano podkreślić, że tylko 8 ludzi przeżyło po prostu. Dlatego 8 dusz. Pominięto zwierzęta, aczkolwiek że zwierzęta też są w innych miejscach nazywane duszami. Okej. Czyli wróćmy do tych notatek, znaczy do komentarzy tego człowieka. Wyraźnie więc udowodniłem, mi się wydaje, że dusza Chrystusa nie umarła, bo on był aktywny, on działał. Więc jak była martwa? Nie była martwa. Więc argument, jakoby skoro Chrystusa dusza zmarła, to tym bardziej nasza umiera, no jest nieprawdziwy, po prostu bez sensu. I to jest Księga Rodzaju, którą ja przeczytałem, które jest opisane: stworzył wtedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natknął w oblicze jego dech żywota, czy dał ducha mu, i stał się człowiek duszą żyjącą. Zgadza się. To jest... On pyta: Krzysztofie, czy takiej duszy nie można zabić? Tak, takiej duszy człowiek nie może zabić, zgodnie z tym, co nauczał Chrystus. Ale może zginąć w drugiej śmierci, gdy zostanie rozdzielony duch od duszy. Natomiast werset, co ten werset nam mówi? Ten werset nam mówi, jak dusza powstała. Nie mówi nam, jak jest zabita. Jak jest zabita, mówi Hebrajczyków 4:12, jeśli dobrze pamiętam. Czyli tam, gdzie jest mowa, że o rozdzieleniu duchy od ducha od dusza, duszy, i jest mowa też w objawieniu o drugiej śmierci. No to to jest właśnie opis śmierci duszy. Czyli wtedy naprawdę znika ślad po tym człowieku, bo tam trafią ludzie, którzy nie są warci tego, żeby żyli. Czyli grzeszni po prostu, ci, którzy źle czynili, krzywdę wyrządzali innym. Dalej ten, Wiesław Buczek pisze: a jaką duszę Chrystus miał na myśli, mówiąc: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą? No i tu jest ten taki absurd, który on tworzy. To chyba te świadkowie to mają. Krzysztofie, spójrz prawdzie w oczy, czy Chrystus czasem nie miał na myśli duszę jako życie, że zabić nie mogą? No jak nie mogą? Przecież zabili. Znaczy, Chrystus mówi, że mogą zabić. Mogą zabić ciało, tak? Lecz duszy zabić nie mogą. Więc jak to ma to zrobić? Mogą zabić ciało, ale zabić życia nie mogą? No jak zabiją, to zabiją. Nie będzie życia, tak? Na tym to polega, że jak ktoś umiera, to nie żyje. Więc to jest taki absurd, który chyba świadkowie Jehowy właśnie wymyślili. Bo mieli problem, duży problem z wyjaśnieniem tego. No i po co mówić, że Chrystus powiedział coś innego, niż powiedział? On po prostu powiedział, że człowiek nie jest w stanie zabić duszy. I przyjmiemy to, zaakceptujmy to. Jeżeli to zaakceptujemy, to od nauki Chrystusa wyjdziemy i zrozumiemy inne wersety biblijne. Natomiast dopóki Chrystus nie przyszedł, nie powiedział tego zdania, to wiele osób miało problem ze zrozumieniem, o co chodzi. No i teraz on twierdzi, werset z Księgi Rodzaju 2:7, a werset z Mateusza 10:28 muszą ze sobą współgrać, a nie być przeciwne sobie. Nie są przeciwne sobie. Nie widzę żadnej przeciwności. Przecież nawet 2:7 nie pisze nic o śmierci duszy. Ani o tym, że jest nieśmiertelna, nic nie pisze, więc kompletnie, no przepraszam, ale bez sensu mi się to wydaje. No niemniej jednak, zobaczcie, no była okazja, żeby inne tematy fajne poruszyć, żeby fajny temat, no choćby o żywie życie wspomnieć przy okazji, więc skorzystałem z tego komentarza. On się to jeszcze drugi raz będzie udzielał, ale też niestety błędnie. Możemy przejść jeszcze do drugiego, ja tylko zobaczę, czy coś piszecie. I
Izajasza 53:12. No właśnie, ofiarował swoją duszę na śmierć. No tam rzeczywiście jest jako życie. Tak. Bo znowu mówimy, w zależności od kontekstu, co ma na myśli, tak? No i też trzeba by sprawdzić, mi się wydaje, że tam jest chyba wylał swoją duszę. No, trzeba by sprawdzić, jak jest w manuskryptach, jak jest w oryginałach. Bo za chwilę też wam mogę pokazać, że bardzo często tłumacz po prostu zmieniając słowo, na przykład często, macie to często w Biblii, tutaj nie będę już tego człowieka cytował, ale on cytował takie fragmenty, gdzie pisze, że dusza, czyli życie. Albo życie, czyli dusza. To jest interpretacja tłumacza w tym przypadku. Ja sprawdziłem, tam pisze dusza żyjąca. Nie ma dwóch rzeczowników, tylko jest jeden przymiotnik, czyli określa żyjąca, to znaczy jaka jest ta dusza. Ona jest żyjąca, bo żywa ewentualnie. A nie dusza, czyli życie, bo to były dwa rzeczowniki, że dusza to jest synonim życia na przykład. Aczkolwiek rzeczywiście w wielu wersetach jest tak. Jest też wzmianka o tym, że dusze były głodne, albo dusze były zabite mieczem. Są takie wersety w Biblii, w Starym Testamencie autentycznie, ale znowu powtarzam. Chrystus nam mówi, że duszy człowiek zabić nie może, więc zastanawiamy się, co miał na myśli Chrystus, a co mieli na myśli tamci ludzie. I teraz Chrystus nam głosi prawdę i wyjaśnia nam pisma. Nie odwrotnie. Bo odwrotnie to nic nie zrozumiemy. Stary Testament nam niewiele wyjaśnia o Chrystusie, znaczy przepowiada go, ale jak naprawdę rozumieć te przepowiedzi, dopiero jak Chrystus przedspełnił je, to wtedy dopiero było jasne, jak je zrozumieć. Zaraz przejdziemy. Tylko poszukam wersetu. Nie mam tego wersetu, więc nie przypomnę sobie teraz, ale jest taki werset, który mówi, że on przyszedł dać świadectwo prawdzie. To jest Jana, on to z Piłatem rozmawia. Po to przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, ale też... jest jeszcze inny. Ten mogę mieć tutaj. O udaremnieniu śmierci. Działał. Duszę zabić. To chyba będzie Tymoteusza. Tymoteusza sprawdzimy. Drugi Tymoteusza 1:10. Albo nawet to zobaczę. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jeszu, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Oni tego w Starym Testamencie kompletnie nie rozumieli. Dopiero Chrystus rzucił światło na to. I to była treść dobrej Ewangelii. Dlatego nie można wracać do tego braku światła, jaki jest w Starym Testamencie, tylko do światła Chrystusa. Jego nauki stoją wyżej i one nam mówią, jak rozumieć mamy Stary Testament, a nie odwrotnie. Dobrze, to ten werset chciałem wam właśnie przeczytać. Okej. Okay. Co tam jeszcze mamy? W tych komentarzach. Jeszcze tylko zerknę, czy coś piszecie i... Bo teraz inny temat troszeczkę. Nie, to samo, ok. Izajasza trzeba sprawdzić, jakie tam słowa są naprawdę użyte. Jak to zrozumieć? W Biblii nie wolno spożywać wam krwi, ponieważ w krwi jest jego dusza. Oto pyta Edward Kapuściński. No, ostatnio mówiłem o tym, że my niewiele tak naprawdę wiemy o naszym organizmie. Znaczy, nauka próbuje nam wmówić, że ona wszystko już wie. Ale my się co jakiś czas przekonujemy, że w bardzo wielu tematach kłamią. Zaczynając od ewolucji, tak? Od lotów kosmicznych, bycią tam na lądowaniu ludzi na Księżycu rzekomo. Wszystko to wiemy, że dzisiaj jest bajką. I
wiele innych rzeczy nauka się tylko domyśla, natomiast z dużą pewnością siebie głosi, że coś jest. I tak mamy, dopóki oni nie zmienią zdania i nie ogłoszą, to my musimy akceptować ich oficjalną wersję. I teraz jest bardzo wiele nieporozumień, na przykład nie wiedzą ludzie, tak podejrzewają, że na przykład mózg rządzi całym naszym organizmem, tak? Ale coraz więcej, coraz częściej, nie wiem, też być może słyszeliście o drugim mózgu, który jest w jelitach. I podobno to jelita wydają polecenie mózgowi, a nie odwrotnie. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Ale to jest tylko przykład. Otóż w Biblii, często w Biblii czytamy, że o sercu człowieka, prawda? W rzeczywistości myśl jest taka o wnętrznościach człowieka. Jest nawet taki werset, który mówi, że mamy się ubrać we wnętrzności Chrystusa, coś jakby. Czyli, no to dziwnie brzmi, ale w rzeczywistości Biblia nie skupia się tylko na sercu, tylko na całości człowieka. Cały człowiek jest jakby, jego wnętrzności, jego dusza, duch jest w całym człowieku. Nie tylko w głowie, czy tylko w sercu. A propos kontrowersyjnych tematów, może też się spotkaliście z tym, ale to jest bardzo, bardzo kontrowersyjny i bardzo jeszcze słabo znany, ale już książki powstały na ten temat. Ja nie twierdzę, że to popieram, ja tylko jako ciekawostkę to powiem, ale jest taka teoria, że to nie serce pompuje krew, że serce hamuje krew. I ludzie, jak powiedziałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale oficjalnie nam się mówi, że to jest pompa, tak? Natomiast niektórzy mają takie argumenty, też naukowe, których twierdzą, że jest odwrotnie, że od serca, jak idzie ciśnienie, to podobno spada, natomiast jak wraca z powrotem żyłami do serca, to przyspiesza. Od serca wychodzi, spada ciśnienie, a to, co idzie, przyspiesza. Trochę to jest dziwne. Czy jest to możliwe? No, jeśli duch zarządza nami, a nie serce, to jeśli to duch kieruje tym, to jest to możliwe. Natomiast nauka szuka takich rozwiązań, które usprawiedliwią, że ducha żadnego nie ma, że to wszystko jest mechaniczne. W związku z czym tłumaczą, muszą powiedzieć, jak to się dzieje, że krwiobieg jest, opływ, więc tłumaczą to, że serce działa, tak? Może tak, może nie, nie wiem. W każdym razie zobaczcie, jak bo podobne systemy są w przyrodzie. Na przykład, co sprawia, że z gór płynie rzeka? Pada do morza, okej, okay, no ale jak to się dzieje, że nas z powrotem wraca do góry i znowu wpada do morza? No to nam mówią, że tam deszczak spada i to część tak, ale nie wszystko, bo to tam wypływa woda ze skał. Rzeki biorą początek ze źródeł, a źródła są ze skał, czasami 1000 metrów nad ziemią, nad poziomem morza. Skąd tam się woda, jak, dlaczego ona pod górę popłynęła i stamtąd wypływa? No to są mechanizmy, które oczywiście nauka też stara się jakoś wytłumaczyć, bo ona wszystko wytłumaczy. Co najwyżej za 50 lat zmieni teorię i powie, że teraz wiemy naprawdę, a wtedy to nie wiedzieliśmy, ale póki na każdym etapie będzie twierdzić, że teraz wie na 100%, że tak jest. Są mechanizmy, które te z góry to mi się tak kojarzy właśnie z tą teorią, jakoby do serca ciśnienie rosło, a od serca malało. No to podobnie jest jakby tutaj, no, nie, czy można powiedzieć, że to może wpompowuje to w góry? No bo jeśli by miało gdzieś ta woda wyjść w górach, tak? Powiedzmy, że jakieś ciśnienie wychodzi w górach, to dlaczego nie wychodzi gdzieś tak normalnie, na środku lądu, gdzie nie ma góry, jeszcze łatwiej woda się przyciśnie, tak? Wszędzie woda płynie z góry do dołu, a w górach płynie z dołu do góry. Okej. Okay. Przepraszam, taka dygresja trochę szeroka, ale jest wiele rzeczy, moim zdaniem, niewyjaśnionych. Adam pisze o teorii Lilith. Twierdzi, że była pierwszą kobietą Adama, zbuntowała się i uciekła. No właśnie, co się z nią stało. Tak, ale to, widzisz, to są teorie niebiblijne. Lilith, takie słowo się pojawia w Biblii, chyba nawet u Izajasza, jako nazwa jakiegoś stworu na pustyni. Judaizm, który mocno siedzi w kabale i w starożytnych pismach niechrześcijańskich i niejudaistycznych, tylko babilońskich, sumeryjskich, to on ma tam teorię o Lilith, że ona jest demonem. I nawiasem mówiąc, jeżeli widzicie kobietę anioła, to jest właśnie Lilith. To jest demon, nie anioł, bo aniołowie są męscy. Natomiast Lilith była przedstawiana jako kobieta, atrakcyjna kobieta ze skrzydłami anielskimi. No tutaj też Freedom pisze, że słyszał teorię, że płuca to pompa, a serce to tłok albo zawór. No właśnie. Słuchajcie, my żyjemy dzięki duchowi.
A duch to jest oddychanie. Jak przestajecie oddychać, to i serce przestaje pracować, prawda? I pierwszy człowiek ożył, kiedy Bóg w niego tchnął dech, czy ducha, tak? Dech, czyli on zaczął oddychać i wtedy ożył. Jak, i teraz ten duch jest roznoszony przez krew. A propos tego, że dusza jest we krwi. Mówiłem tydzień temu, jak sobie owiniecie palec czymś tak, że krew nie dopłynie, to palec zgnije. Czyli duch nie dotrze do palca i palec umiera. Można sobie odciąć ducha w ten sposób, tak? Tak samo jak się ktoś udusi, też odcina sobie możliwość działania ducha. Ta teoria Freedom może coś w tym być właśnie, że to od płuc się wszystko zaczyna. No, to warto to przemyśleć. Dobrze, słuchajcie, bo ja się trochę jak zwykle dygresję poszedłem. Mam nadzieję, że ciekawą. Ale wracając do tematu. Chodzi o to, że nam ciężko jest zrozumieć, ale od krwi zależy nasze życie, więc śmiem twierdzić, że to jest bardzo nowatorska, jak na starożytne czasy, idea, że we krwi jest dusza, czyli we krwi jest życie. Bo tam jest też duch. Dusza i duch są słowami dość blisko sobie znacznymi. Są jakby spokrewnione. Jesteśmy duszą, bo mamy ducha. A to wszystko jest we krwi. Jeżeli krew gdzieś nie dopłynie, to ten rejon, gdzie nie dopłynie krew, jest martwica. Umiera. Czyli ma to sens, prawda? Skąd oni to wiedzieli 1500 lat przed Chrystusem? Wtedy Mojżesz pisał to, skoro nie było nauki żadnej. No, jakaś tam nauka była, ale też prawdopodobnie było to po prostu objawione z nieba. Ta prosta prawda, bo to Bóg miał powiedzieć, że dusza jest we krwi, nie? W związku z czym zabronił spożywać krew. To jest właśnie temat, który za chwilę tu będzie omówiony. Bo Emski napisała: i nadal nie wolno, jak zakazali apostołowie w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, Żydzi mieli zakaz spożywania, a nawet dotykania osób krwawiących, ciągle musieli się obmywać, gdy dotknęli kogoś i dlatego nie spożywali krwi. A w czasie wieczerzy pan Jeszu pił wino, które nazywali krwią winogron, a nie krew jak kanibale. Upamiętajcie się, kłamcy i poganie, i uwierzcie tylko Jezusowi, pisze, ale Jeszu oczywiście, jedynemu pośrednikowi do Boga i w każde jego słowo dające pewność zbawienia i życie wieczne. Nie wiem, dokładnie takie ostre słowa, bo my wierzymy w Pana naszego Jeszu. Spożywamy ciało i krew też w postaci wina właśnie, a nie spuszczamy nikomu krwi z ludzi, bo to oczywiście było błędne. Ta nauka o tym, że ja wiem, że katolicy mają taką oficjalną naukę, ale wiecie, nawet oni w nią nie wierzą, że w chwili połykania to się zamienia, ten opłatek zamienia się w prawdziwe ciało, a wino w czasie picia zamienia się w prawdziwą krew. No, słuchajcie, zdarzyło się, że parę osób wymiotowało i tam żadnego mięsa nie wymiotowało, tylko dalej opłatek było, nie? No, ale to są rzeczy, których nie ma w Biblii. Biblia po prostu mówi, to jest moje ciało i krew. Nie mogli rzeczywiście jeść krwi, nie mogli, dlatego się gorszyli, bo nie rozumieli słów Chrystusa. Kiedy on powiedział, że kto nie będzie spożywał mojego ciała, nie będzie pił mojej krwi, nie będzie żył. Powiedział, trudno, no ja tego nie rozumiem, i poszli sobie. No też ciekawa rzecz, że on za nimi nie biegnie. Nie, słuchajcie, źle mnie zrozumieliście, wam wyjaśnię. Nie, po prostu, jak źle zrozumieli, to źle zrozumieli. Ich sprawa, oni powinni dopytywać. Oni powinni przejawiać inicjatywę. Dobrze. I teraz tak. Beata pisze: w Biblii czytamy o wyjątkach. Proszę przeczytać 1 Samuela 14:33. Najlepiej cały kontekst, jak Bóg potraktował żołnierzy Saula, którzy wyczerpani walką jedli niewykrwawione mięso. Jest jeszcze parę innych podobnych przykładów. Przy tej okazji powiem wam taką rzecz. Bóg zabronił faktycznie spożywania krwi i to obowiązuje faktycznie nadal do dzisiaj, ponieważ on nie zabronił tego Mojżeszowi i tylko Izraelowi, on to zabronił wszystkim ludziom na ziemi, bo on taki zakaz wydał Noemu, kiedy pozwolił mu spożywać mięso, czyli zwierzęta, to za jednym wyjątkiem, nie wolno krwi. Ale w prawie mojżeszowym, wbrew temu, co niektórzy próbują wmówić, zwłaszcza świadkowie Jehowy, że groziła to karą śmierci, wcale nie groziła to karą śmierci. W prawie mojżeszowym był nakaz, że osoba, która zje mięso niewykrwawione, ma cała się zanurzyć razem z ubraniem jeszcze tego samego dnia w wodzie i to wszystko. Koniec kary.
dopiero jak się nie zanurzy w wodzie, wtedy taką osobę, tam pisze nie dosłownie, że ma się zabić, tylko taką osobę ma się dosłownie wyłączyć. Co oczywiście świadkowie Jehowy tłumaczą jako zabić, bo chcą zdramatyzować zakaz spożywania krwi. To był taki zakaz prawdopodobnie bardziej dla nas na korzyść, w związku z czym lepiej dla nas, żebyśmy go przestrzegali, natomiast nie był ciężko karany. To kąpiel w wodzie to nie było, znaczy no może nie fajna rzecz, tak, ale to fajniejsza niż śmierć. Tak? Więc każdy rozsądny człowiek by się po prostu zanurzył i był czysty, już wszystko w porządku. Im nie wolno było wiele rzeczy, na przykład nie wolno było dotykać zmarłych, tak? Ale zobaczcie, że ani ci ten Zaryt Amartei, ten Józef chyba, tak? Czy jak tam było, ani nie przejmował się tym, kiedy chował Chrystusa, że będzie nieczysty w dniu Paschy. Tak samo na pierwszy dzień po Pasrze niewiasty szły namaścić ciało Chrystusa, czyli teoretycznie ciało trupa, tak? Nie wolno było trupa dotykać. One się tym nie przejmowały tak bardzo. To nie były jakieś straszne grzechy. To nie było coś, za co by ich tam wykleli, potępili. No po prostu przez parę dni są nieczynni tam. Chyba tydzień, jeśli dobrze pamiętam. Byliby nieczyści, tak? Także to nie traktowano tego jako jakiś straszny grzech, tylko raczej jako chwilową niedyspozycję. Niektóre z tych rzeczy, tak? Którą łatwo było na przykład się oczyścić z tego. Warto o tym wiedzieć, bo niektórzy przesadzają. Niemniej jednak dalej obowiązuje zakaz spożywania krwi i tutaj dlatego Wiesław Buczek tu się wypowiedział. Oczywiście są wyjątki co do krwi. Nie ma wyjątku co do krwi. Znaczy w sensie takim, że wolno jeść krew czasami. Nie wolno jeść krwi. Jeść, powtarzam. Nic nie mowa jest o transfuzji. Nawet apostoł Paweł pisze w swoich listach, że nie nakłada zbyt wielkiego brzemienia co do krwi. No, coś się chyba Wiesławie ci pomyliło. Apostołowi Pawłowi rozchodziło się, ażeby nie robić sobie codziennych menu spożywania pokarmu z krwi. No i dalej, dla Boga życie jest święte i cenne, i ażeby szanować to życie duszą, bo życie równa się dusza, jest we krwi, i żeby nie bezcześcić tego życia duszy, nie pozwolił spożywać krwi. Lecz przyjdą takie czasy, kiedy człowiek nie będzie zabijać zwierząt i nie będzie spożywać z niego mięsa, a już takie są nawet, tak jak było pierwotnie człowiek, jak i zwierzę będą spożywać produkty bezmięsne. Zacznijmy od tego, że bardzo nam do tego chcą zmusić nas Wielki Babilon, Wielka Niewolnica. Ci, co nam chcą nami tu władać, oni bardzo chcą, żeby nas pozbawić mięsa. Jeśli ktoś dzisiaj nie je mięsa, to z dużym prawdopodobieństwem zachoruje i to poważnie. No, trzeba być tego świadomym. Są pewne rzeczy, które wbrew temu, co kłamliwie mówią zwolennicy weganizmu, wcale nie uzupełnimy sobie z roślin. Bo nawet jeśli takie witaminy, jakieś jak B12 jest w jakiejś roślinie, to ona jest nieprzyswajalna przez nasz organizm. A bez B12, które jest głównie w mięsie, każdy człowiek po kilku latach na szczęście, bo Bóg jest tak genialny, że On stworzył, że choćby świecie 4 lata, każdy ma minimum na 4 lata zapas. Jak ktoś, za przepraszam, zgłupieje i przestanie jeść mięsa, to przez 4 lata jeszcze będzie całkowicie zdrowy. Nawet może się lepiej poczuć czasami, jak przejdzie na weganizm. Ale potem mogą nastąpić zmiany nieodwracalne. Tak przynajmniej twierdzą dzisiejsi naukowcy, że jeśli dłużej niż 4 lata będzie niedobór witaminy B12, nastąpią zmiany, które już się nie cofną i to będą zmiany poważne w organizmie tej osoby. Ok. Dalej. No i to Księga Rodzaju 1:29, że oto daję wam wszelką roślinę. No to nie, no to nie jest żaden dowód, bo w 9 rozdziale mówi, że daje wam wszelkie zwierzęta do jedzenia też. I prawdopodobnie było to uregulowaniem tego, co się już działo przed potopem. Znaczy prawdopodobnie już jedli mięso przed potopem, bo nie było zakazu. A ciężko było żywność. Pamiętacie o tym, że miała być ciężko żywność. Co by świadczyło o tym, że jedli mięso? No chociażby to, że Abel był pasterzem. To prawda, świadkowie Jehowy mają taką teorię, że chodziło tylko o mleko i o skóry. No ale on ich zabijał. Na ofiarę Bogu zabił baranka, tak? I to jego ofiara została przyjęta, a nie wegańska ofiara Kaina.
A więc prawdopodobnie przed potopem już zabijano zwierzęta i prawdopodobnie już jedzono, ale nie było jasno powiedziane, czy to jest dobre, czy złe. W związku z czym, po wyjściu z arki, Bóg mówi: możecie jeść mięso. Jest jeden warunek. Krew spuśćcie na ziemię. Krwi nie jedźcie. No i teraz, jeśli ludzie robią to, nie jedzą krwi, to okazują w ten sposób szacunek Bogu i uznają, że Bóg ma prawo, dał nam dużo, nie musi dawać wszystkiego, krew zachował i nie dał nam, tak? A propos, tam były głównie dwa chyba, 9 rozdział, o tym mówi pierwszej Księgi Mojżeszowej, jak wychodzą z Arki, jeszcze zabrania też zabijać i żąda kary śmierci zarówno dla zwierzęcia, jak i dla człowieka, który zabije człowieka. Natomiast nie żąda kary śmierci dla człowieka, który zabije zwierzę. Zwierzę wolno zabijać. Było wolno wcześniej, wolno nadal. I do dziś wolno, i do dziś to stanowi nasz pokarm, Bóg tego nie cofał. Oczywiście kiedyś to cofnie pewnie, w nowym eonie pewnie już tego nie będzie, ale to Bóg cofnie, a nie ludzie. Ludzie nie mają prawa na tego zabronić, bo to jest warunek naszego zdrowia. Taka jest prawda w tej chwili. Coś tu piszecie, rzucę okiem, o trochę żeście popisali. Marla też myślała o płucach. Zbychło trochę więcej wiadomości od biblistów, na przykład Marcin Majewski. Krew odżywia cały organizm, nie ma krwi, nie ma życia, dokładnie. Zbycho, nie Jeszu, tylko Jeszua. Proszę sprawdzić gdzieś, gdziekolwiek. Zbycho, ja to sprawdzam od kilkunastu lat. To naprawdę jest dla mnie to było cel życia, żeby się dowiedzieć. Kiedyś też myślałem, że Jeszua. Jehoszua, Jeszua, no różnie mówiłem na początku. Analizowałem, śledziłem, szukałem informacji w internecie. Tłumaczyłem z angielskiego, żeby znaleźć, bo w polskim było mało. I co mnie uderzyło, to to, że co jakiś tam Żyd, to zaklinał się, że on ma prawdziwe zrozumienie, a wszyscy inni się mylą. No, następnego spotykam, on ma prawdziwe zrozumienie i całkiem inaczej wymawiał to imię. Aż w końcu zrozumiałem, że przecież ja w ten sposób nie odkryję, jakie jest prawdziwe imię. I postanowiłem sprawdzić, jak apostołowie mówili. I wyszło, że Jeszu. Ba, nawet rabini żydowscy mają teorię, to jest, można znaleźć to w Wikipedii niemieckiej, jest o tym zmianka. Mają teorię, dlaczego apostołowie mówili Jeszu, a nie Jeszua. No, ja uważam teorię za głupią, ale no, powiem wam, bo oni twierdzili, że Galilejczycy nie wymawiali A. Dlatego mówili Jeszu, a nie Jeszua. Ale sam ten fakt, że taka dyskusja jest, że oni się wdali w taką dyskusję, świadczy o tym, że oni wiedzą, że apostołowie mówili Jeszu. I to imię Jeszu, Zbycho, zostało zaniesione przez apostołów na cały świat. Nigdzie nie znajdziesz, żeby od czasów apostołów, od samego początku chrześcijaństwa, żeby było imię Jeszua. Nie ma nigdzie, w żadnym kraju. Natomiast Jeszu jest w Indiach, jest w Chinach, jest w bardzo wielu krajach azjatyckich i afrykańskich, czyli tam, gdzie łaciny nie było. Bo to u nas łacina nam wszystko zepsuła. Już Jezus, Jezus, Jesus, to są kompletnie odloty. Ale Jezus też to jest kwestia, bo jeśli już, to Jezu. Bo już niektórzy nawet w komentarzach mówią Jezu. To jest bardzo blisko, ale to jeszcze nie jest oryginał. Jezu to jest odpowiednik Jeszu, tylko że sy, które było w języku greckim, w łacinie zaczęli czytać jako zy, nie wiem czemu. Możecie sprawdzić, jest sy, powinno być. A sy dlatego, że w języku greckim nie było szy. Dlatego na cały świat poszło Jeszu, czyli mówiono Jeszu, a pisano Jesu. Jeśli chcecie wiedzieć, to tylko w mianowniku dodawano końcówkę sy, stąd wyszedł Jezus. I tam jeszcze w jednym, bo nie pamiętam w którym, że enkę dodawano, ny, był Jesun, nie Jezus, tylko Jesun, ny na końcu, a w wszystkich pozostałych odmianach tego imienia było Jesu,
co się czyta Jeszu. No ale to ja to na ten temat zrobię spotkania jeszcze, omówię konkretnie wszystko po kolei jeszcze raz, bo zbliża się pamiątka śmierci Chrystusa, jeżeli ktoś by chciał przyjąć zanurzenie, to dobrze, żeby zrozumiał ten temat imienia, jak on jest bardzo ważny, bo to jest warunek zbawienia. Paweł się do Rzymian 10 rozdział mówi, że jak mają wzywać to imię, kiedy go nie znają, bo nikim nie głosił, więc my głosimy teraz, a mówił, że warunkiem zbawienia jest wzywanie tego imienia. Czyli modlitwa z użyciem tego imienia, nie innego, bo Dzieje Apostolskie 4:12 Piotr mówi to. Nie dano ludziom żadnego innego imienia na całej ziemi, wszystkim, tylko jedno imię. Nie dano żadnego. To jest najnowszy filmik, jaki ten short zrobiłem wczoraj, puściłem go. Jakbyście shorty zobaczyli na moim kanale, to akurat ten jest. Tylko w imieniu Jeszu jest zbawienie, tylko te imię ludziom dano na całym świecie. Nawet imię JHWH, Jehowa, Jahwe, czy jak inaczej, nie zbawia. Nawiasem mówiąc, też wam to jeszcze udowodnię, że pod imieniem JHWH występował Jeszu po prostu. Dlatego go nie znajdujemy wcześniej, bo on jakby nie występował pod własnym imieniem, tylko pod, jakby na chwałę Boga, Ojca pracował. Krew odżywia cały organizm, nie ma krwi, nie ma życia, też było. Jeśli chodzi o tego pana Majewskiego, który reklamujecie, on ma dużą taką wiedzę, zwłaszcza taką pozabiblijną bardziej. Teksty dobrze analizuje pod kątem właśnie literatoznawca czy krytyki wyższej, ale on generalnie nie buduje wiary ludzi, tylko ją podważa. U niego wszystko w Biblii to jest przeróbka jakichś pism pogańskich według niego, więc nie polecam jego kanału, jeśli chcecie wiarę swoją budować. Bo po prostu... No między innymi księga Hioba też dla niego jest przeróbką jakichś tam babilońskich ksiąg, tak? No to nie jest coś, co by świadczyło o tym, że on jest chrześcijaninem, że on jest sługą Bożą. Raczej jest kimś, kto chce podważyć wiarę w prawdziwość Pism Świętych. Dalej. Aha, no i to ci ktoś napisał, Jeszua jest rodzaju żeńskiego. Dokładnie. Jak się o tym dowiedziałem, skontaktowałem się, bo dowiedziałem się, że w Izraelu są polscy misjonarze, którzy prowadzą tam mszę po hebrajsku. Znalazłem e-mail, napisałem do nich, spytałem o to imię i oni powiedzieli mi, że to jest rodzaj żeński, Jeszua. I potem sprawdziłem, rzeczywiście to jest słowo rodzaju żeńskiego. Wielu osobom o tym mówiłem, nikt nigdy nie zaprzeczył. Teraz, że mówili, a to bez znaczenia. To wiecie, ma znaczenie. Dlaczego? Zobaczcie, właśnie dlatego w imieniu, które Jeszu, w mianowniku w języku greckim dodano sy na końcu, bo imionom męskim dodawano sy. Po tym poznawano, że to jest męskie imię. Dlatego Petros, a nikt nie mówi Petros dzisiaj, tylko Piotr, tak? Ucinamy te sy. Paulos, Tymoteus, czasami szy czytamy zamiast sy, bo to się ciekawe, ale to są końcówki, które powstały tam. Judasz też. To był naprawdę Juda. Ale w wersji greckiej syna końcu było, stąd się wziął Judasz. I takich przykładów jest dużo, nie? Ja to wszystko, wierz mi, Zbycho, kilkanaście lat na tym poświęciłem i na 100% jestem przekonany, że Jeszu jest prawdziwym imieniem. Zresztą ciekawa rzecz, bo wielu osób mówi, że Jeszu to jest przekleństwo, tak? Otóż Żydzi, którzy nienawidzą Chrystusa, gdyby Jeszu to było przekleństwo, to by bez przerwy je mówili. Oni nie wypowiedzą ci tego słowa. Oni jak spotykają Jeszu, w tekstach na przykład pisanych, bardzo rzadko piszą w ogóle to imię. Przeważnie pisali w starożytnych tych tekstach, starych, takich ze średniowiecza, to pisali Benkart, ten z krzyża, tam jakieś, no takie obrzeźliwe słowa, ale oni między sobą wiedzieli, o kim jest mowa, nie? Natomiast nigdy nie wypisywali imienia Jeszu. Natomiast jeśli się trafiło, że trafili w tekście na imię Jeszu, to nie odczytywali słowa Jeszu, jakoby że to miało być przekleństwem. Tylko na widok tego imienia czytali, niech to imię pójdzie w zapomnienie. Oni sobie to przekleństwo wzięli z pierwszych, znaczy z liter, z anagram sobie zrobili, z tym, że ostatnią literę czytają nie U, tylko W, bo takim pasowało do ich przekleństwa, nie? To jest tylko, ale to jest, wiecie, z każdego imienia można jakiś zrobić anagram, nie? Ze Zbycha pewnie też pod Z coś postawiłem, by coś...
nie wiem, tak, nie chcę, żeby to brzydko zabrzmiało, ale pierwszy z tym przyszedł, to zboczeniec, tak, Babilończyk. I tam można sobie powymyśleć, pod Y byłoby ciężko, Y, nie? I powiedzieć, że to imię znaczy, no właśnie to, co ja powiedziałem, tak? No nie, to jest po prostu jest tak wymyślili, żeby tego imienia nigdy w życiu nie wypowiedzieć. A żeby za każdym razem mówić, niech to imię pójdzie w zapomnienie. I prawie im się udało. Jestem pewien, że Duch Święty zadziałał, dlatego znamy to imię wraca w tej chwili. I myślę, że jeszcze kilka lat i każdy w Polsce będzie znał to imię. Między innymi nad tym pracuję teraz. Dlatego też robię te filmiki króciutkie, w których nie ma żadnych moich nauk. Tam jest tylko Słowo Boże, ale z imieniem Pana Jeszu. I ludzie akceptują to, przyzwyczajają się do tego i nie będą mogli powiedzieć, że oni nie wiedzieli, jak Chrystus ma na imię. Ok. Jan pisze, że jeśli chodzi o krew, czy rozmylne w sytuacji jak za Saula króla, nie rozumiem. Chodzi co do krwi, czy rozmyślne, czy ty w sytuacji jak za Saula króla? A co z tymi, co mają toczoną krew? Pyta Maciej. Jan, dla mnie nie. Transfuzja to wbrew dziejów apostolskich 15-20-29. No powiem tak, to jest, uważam, że w przypadku transfuzji jest to sprawa sumienia. Także tutaj nie wolno nikogo potępiać ani krytykować. Dlaczego? No choćby dlatego, że Chrystus przelał swoją krew, żeby nam ratować życie, tak? Czyli jeśli przelał i podał jako przykład największej ofiarności. Że nie ma większej ofiarności niż życie swoje, czy tam przelewa krew w tym momencie, za kogoś innego, tak? Czyli jeżeli ty możesz komuś uratować życie swoją krwią, mówimy o uratowaniu życia, co prawda to jest tylko pierwsze życie, nie? No to jest dobry czyn moim zdaniem, ale nie mogę tego narzucić innym, każdy ma własne sumienie i on decyduje. Salomon pisze, transfuzja, spożywanie krwi to wielka różnica, dokładnie, bo to co spożywamy zostaje trawione, nie? A to jest bardziej takie wszczepione jak gdyby. Nie przechodzi przez układ trawienny i nie jest wydalane przez odbyt, nie? Tylko jest, no, jest we krwi. Jeżeli zostanie to dobrze zrobione, jest przyjęte. Ale to jest kwestia sumienia, moim zdaniem. Macie, bo za daleko pojechałem. Dużo się teraz rozpisali się. Łapki kichani. Chyba miało być kochani. Tak, jeśli możecie, to dajcie łapki w górę. D3 przyswaja się tylko w tłuszczach zwierzęcych. Jan, w dziejach napisano wstrzymywać się od krwi. Dla mnie to zakaz wszelkiej krwi. Okej, dobrze, szanuję to, Janie. Imię Jezus pochodzi z greckiego przekształcenia hebrajskiego imienia Jehoszua w formie skróconej Jeszua, które oznacza Jahwe jest zbawieniem. Nie. Badałem to. Jezus to jest przede wszystkim błędna forma i tak naprawdę oznacza, jest to imię Zeusa. Zeus to jest jedno z imion Zeusa, a Je to jest ten, który jest, albo będący Zeusem. Jezus to jest ten, który jest Zeusem, albo ty, który jesteś Zeusem, tak to może, bo przedrostek jest określający kto, a potem jest Zeus, czyli Zeus. Jest to przeróbka, powstała z greckiego i łaciny, taki fotomontaż bym powiedział. Z pojawiło się zamiast sy, to w łacinie się pojawiło, natomiast sy na końcu pojawiło się w Grece i w łacinie zostało też przepisane, bo oni miały podobną gramatykę w łacinie. Natomiast jest to błędne imię. Jeszcze jest prawidłowe i powiem wam, że prawdopodobnie, no nikt tego nie zliczy, ale jest bardzo możliwe, że więcej chrześcijan na świecie wierzy w Jeszu niż w Jezusa. Tylko że my sobie tu z Polski z perspektywy nie zdajemy z tego sprawy. Ale w Chinach, w Indiach są miliony też przecież chrześcijan, a oni używają Jeszu. No, a to jest to tylko dwa kraje wymieniłem, ale to jest mnóstwo krajów w Azji i Afryce, które używają Jeszu. Także nam się wydaje, że słuchajcie, Francuzi mają Jezus. No to ja przepraszam, ale
oni się będą tak samo kłócić w obronie Jezus, jak my się kłócimy, czy też wy się kłócicie w obronie Jezus. Oni są przekonani, że to jest prawdziwe. Anglicy będą się zapierać, że Jesus jest prawdziwe. Bo są przyzwyczajeni do tego po prostu. Dlatego tu jest narodzić na nowo, to znaczy zaprzeć się troszeczkę, co Chrystus mówi, że mamy się zaprzeć samego siebie. I narodzić na nowo mamy, tak? Czyli mamy od nowa poznać Chrystusa, musimy zrewidować swoje poglądy i nie trzymać się tego, czegośmy się przyzwyczaili, tylko dlatego, że babcia, dziadek nam tak mówili. Bo dzisiaj jest głoszona Ewangelia z tym imieniem. I są dowody na to, że prawdziwe imię to jest Jeszu. Ja to w jednym z najbliższych wykładów literka po literce wam powiem z greckiego, z hebrajskiego. Mogę wam też powiedzieć, skąd się wzięła taka forma jak Jehoszua. To jest zresztą to jest błędna forma, którą masoreci sfałszowali. I powiem wam, że od Jehoszua bierze się też Jehowa. Też już dzisiaj wiemy, że Jehowa jest błędną formą. No ale to ona się bierze z tego samego. Jeho, to macie w Jehoszua. To jest to samo, też od masoretów to pochodzi. Ja to wszystko prześledziłem. Ale masoreci ustalili tą formę 1000 lat po Chrystusie. Nawet 1200 lat po Chrystusie. I moim zdaniem zrobili to specjalnie. Bo na przykład Jehowa, Jehowach, to forma, którą oni wprowadzili, to jest imię diabła. Bo je, znaczy jak powiedziałem, ten jest, on, a Chowach to jest czasownik, który mówi burzyciel, mączyciel. Imię pochodzące od czasownika burzyć, mączyć. Więc Jehowach to jest burzyciel, mączyciel. No to nie jest Bóg, Ojciec, Stwórca. On stwarza, a nie burzy. Wyobraźcie sobie, jak wykazałem to jednemu świadkowi Jehowy, to on zaczął tak manipulować, że mówi, ale Bóg też kara, więc niszczy, więc burzy, więc jest Jehowa. Po prostu, jak ktoś chce się uprzeć, to nie będzie zważał na żadne argumenty, będzie się trzymał swojego, nie? Ja w zasadzie wystąpiłem od świadków Jehowy dopiero wtedy, gdy zrozumiałem te Jehowa, bo tak to mi w sumie nie pozwalało, czułem się, jakbym zdradzał Boga, ale kiedy zrozumiałem, że to jest fałszywe imię, to mogłem śmiało odejść od organizacji. Nic nie chciałem być utożsamiany z imieniem Jehowach, czy mąciciel, burzyciel. A teraz jeśli chodzi o co znaczy Jeszu. Jeszu nie znaczy Jahwe zbawia. Wtedy byłoby Jaszu. To by znaczyło ja zbawia. Jeszu znaczy zbawiciel. I anioł, kiedy chyba w Łukasza to jest, anioł, kiedy mówi do Józefa, nazwiesz go imieniem Jeszu, to mówi wyraźnie. Dlaczego go tak nazwiesz? Ponieważ on zbawi. On zbawi. Nie Jahwe zbawi. Tylko on zbawi. Lud swój od grzechów. Dlatego Jeszu znaczy zbawiciel. Jaszu, czyli A, nie E, tylko A jako druga litera, znaczyłoby ja zbawicielem. A ja to jest imię Boga. Występuje 4 razy w Księdze Objawienia. Tak nawiasem mówiąc. No, także Zbycho, nic co wchodzi do człowieka nie jest nieczyste. Nieczyste jest to, co wychodzi z człowieka. Kiszkę wolno jeść. Nie wolno jeść, bo jest zakazana. Zakazana przez apostołów. Jeżeli więc łamiesz zakaz, a apostoły mówią, że jednomyślnie Duch Święty i my postanowiliśmy. I wymienia zakazał spożywania krwi. Więc nie jest kiszka dozwolona. Natomiast Chrystus mówił, że nic nie kala. To nie znaczy, że pozwolił jeść krew. To znaczy tylko, że nie staniesz się, nie otrujesz się być może tą kiszką, nie staniesz się w jakiś sposób specjalny nieczysty, niezdolny, tam trzeba cię unikać, jesteś jak trędowaty, będziesz dalej zdrowym człowiekiem, wszystko będzie w porządku, tylko że sprzeciwiłeś się woli Bożej. Nie uszanowałeś zdania Boga, nie uwzględniłeś jego zakazu. To jest twój problem. Ta kiszka ci nie zaszkodzi. W sensie dla zdrowia, natomiast zaszkodzi ci w relacji z Bogiem, bo okazałeś Bogu pogardę. On zabronił, a ty to powiedziałeś, a ja będę jadł, bo uważam, że mogę. Paweł, w Chrystusie dusze zasypiają, bez Chrystusa umierają. Zostaw umarłych dla umarłych. Tak, to mówiłem ostatnio razem właśnie też o tym, że ci, co umierają w Chrystusie, żyją dalej. Freedom, czy wpisownia imienia Jeszu jest poprawna, a nie Jesu, Jeszu i tak podobne? No nie, dlaczego w języku polskim trzeba pisać szy przez SH?
To powiem ci więcej. Czasem się zdarzało, że mi ktoś poprawiał i pisał przez Y. ESHU. Czyli typowo po angielsku, tak piszą Anglicy. Dlaczego? Ponieważ sposób pisania my musimy dostosować do sposobu wymawiania. Nie na odwrót. Właśnie cały błąd z fałszywymi imionami Chrystusa polega na tym, że wszyscy piszą tak samo. Ci, co z łaciny wywodzą się, wszyscy piszą tak samo. Jezus albo Jezus. Ale czyta każdy inaczej. Bo jeden czyta J jako ży, inny jako dży, a Hiszpan jako ha. Jesus ma przez to, nie? Czyli oni są wierni w sposobie pisania, a w dodatku nieoryginalnego, tylko łacińskiego. Chrystus nie mówił łacinie. Natomiast nie są wierni w wymawianiu. Powinno być na odwrót. Powinniśmy dostosować. Dlatego po niemiecku się będzie inaczej pisało, po angielsku się będzie inaczej pisało, ale wszyscy powinni wymawiać tak samo. A to, że w greckim było Jesu, to wynika z tego, że nie było szy po prostu, bo w alfabecie, bo w imieniu, tym samym imieniu w języku hebrajskim jest szy. Hebrajski język ma zarówno szy, jak i sy. Owszem, niektórzy nie wymawiali szy, tylko sy, bo nie umieli szy wypowiedzieć. Do dzisiaj są narody, które nie umieją szy wypowiedzieć. Dlatego, no, jak się nie nauczą, to będą starali się jak najlepiej wypowiedzieć, ale tak, jak będą umieli. Ja często mówię, tu nie chodzi o to, że musisz perfekcyjnie wypowiedzieć, bo czasem ktoś mi taki argument daje, ale jak ktoś sepleni albo jest niemową, to jak ma wypowiedzieć? Nie chodzi o to, że on musi perfekcyjnie wypowiedzieć to imię, ale przede wszystkim musi je zaakceptować. A w modlitwie wzywać to może nawet w duchu. Nie musi mówić na głos. W duchu może mówić to imię. I w duchu raczej powie prawidłowo, tak? Także liczy się to, jaki mamy stosunek do tego imienia. Bo co innego jest znać to imię, ale nie umieć wypowiedzieć, bo się ma jakiś problem z wymową, a co innego nie mieć problemu, ale nie chcieć tego imienia wypowiedzieć. To już jest błąd. Poważny błąd. Ben pisze, że 50, że moim zdaniem niemiecki wpłynął na polską wymowę, bo oni su zawsze czytają jak zu. Możliwe, ale mi się wydaje, że, bo w wielu państwach jest zy, że to chyba w łacinie, bo w łacinie w pewnym momencie zaczęto czytać różnie. Na przykład nawet te drugie e, nie, to nie w łacinie, to w grece. Zobaczcie, jest je, prawda? A niektórzy czytają i. Te e czytają jako i. Dlaczego? Bo był taki, zmiana sposobu czytania liter była, to się nazywał itacyzm. On trwał kilkaset lat, ale w IV wieku już się zadomowił, że wszyscy w języku greckim przestali tą literę czytać jako e, a zaczęli jako i. I w ten sposób dotarło i powstało imię Isus. Od Jisus, czyli J-I, czyli jakby podwójne i było. J-I-Sus. Ale potem skrócił się na Isus i tak dlatego Isus mają, czy tam mają ci Rosjanie, tak? Ci wszyscy, co mówią cyrylicą. Tam, gdzie wprowadzono cyrylicę, gdzie metody i ten drugi głosili, to u nich to się zaczęło czytać Isus. I to właśnie to jest dobry przykład na to, jak z powodu odczytywania liter alfabetu, jak się zmieniło wymawianie. A tymczasem no, wymawianie powinno być wierne. Tak, znaczy Żydzi szydzą oczywiście z Chrystusa, dlatego szydzą z imienia Jeszu. Bo wiedzą, że wtedy szydzą z Chrystusa. Ja wiem, widziałem to tam z tą małpą na krzyżu, nie? Tak, w komentarzach pod wideo pana niektórzy piszą, że przez te jego wykłady stracili wiarę. Dokładnie. To jest bardzo podstępne działanie. To nie jest pierwszy. U nas w języku polskim on działa, ale są też w innych językach, działają inni. Są książki wydają, jest taki Włoch, który podaje się za tłumacza Biblii. I oni wszyscy przez takie właśnie no, sztuczki, zamiast powiedzieć, że na przykład wszyscy czerpali z jednej opowieści, no ja wiem, do którego filmu się odwijasz, to jest nowy film o Hiobie. Tam na wstępie on mówi taką głupią rzecz, że Hiob nie pochodził z Izraela. Dlaczego to jest głupia rzecz? No bo nie było jeszcze Izraela. Jak miał pochodzić z Izraela?
Przecież jeszcze Abrahama prawdopodobnie było jeszcze. Więc jak, skąd miał się ten Izrael wziąć? A on to tak podkreśla, jakby chciał pokazać, że nawet w Biblii pisze, że on nie był Izraelitą. No pewnie, że nie był Izraelitą. Jak miał być Izraelitą? Nie było Izraela. To był, bo nie mówię jednej rzeczy, która dla mnie jest oczywista. Na początku wszyscy wierzyli w tego samego Boga. Dlatego wszyscy mają historię potopu, bo wszyscy przeszli, pochodzą od Noego. I tylko, że tego Boga zaczęli różnie pojmować, zaczęli nadawać mu różne imiona i zaczęły się pod tymi bogami pojawiać różne istoty duchowe, które to przejmowały. Tu jest ten problem. Natomiast wiele historii mają wspólnych. I Hiob nie był Izraelitą, bo Izraela jeszcze nie było. I dlatego, dla mnie tylko on, bo tam jeszcze był taki Daniel. Nie Daniel, tylko Daniel. Chociaż pisze się tak samo, ale podoba się tutaj inaczej. Daniel. Gdzieś, nie pamiętam, jakiś artykuł napisałem na ten temat kilka lat temu, kilkanaście już chyba, że jest chyba, u jednych z proroków jest wzmianka, że zresztą on też o tym, Majewski o tym wspomniał na filmie, że jest trzech było, Daniel, Hiob i chyba Noe, trzech sprawiedliwych, o nich wspomina. I o tym Danielu nic nie wiemy. Biblia nie mówi o nim nic, oprócz tej jednej wzmianki, co tam prorok wspomniał. Natomiast są jakieś tam historie, że to był niezwykle sprawiedliwy człowiek, ktoś podobny do Hioba. I teraz Hiob wierzył w tego samego Boga, który jest prawdziwy, bo Melchizedek, zobaczcie, też nie był Izraelitą, prawda? Ale też wierzył w prawdziwego Boga. Także na początku to nie było tak, że prawdziwy Bóg był tylko w Izraelu, bo wszystkie narody znały z początku prawdziwego Boga. Na tym polega dramat, że bo narody zostały rozdzielone, Piąta Księga Mojżeszowa mówi, że Bóg rozdzielił, Bóg Najwyższy, tak jest powiedziane, rozdzielił narody między swoich synów. I wszystkie ci synowie mieli sprawić, że wszystkie te narody będą wielbić Boga Ojca, Boga Najwyższego. I tak na początku było, ale to się potem zmieniło. Dlatego z czego pochodzi różne mity, legendy, znaczy to się utworzyło z pamięci, ale zaczęli różne rzeczy dodawać. Te istoty duchowe, ci synowie Boży, przejęli jak gdyby na siebie chwałę, a nie na Boga. I pojawia się, zresztą w tym piątym wierszu pisze, a że przydziałem JHWH, Bóg Najwyższy rozdziela narody, a JHWH dostał Izrael. Tylko ten Izrael musiał sobie wyprowadzić dopiero, stworzyć go. To jest taka ciekawostka. Natomiast w pewnym momencie wszystkie narody czczą fałszywych bogów, tylko w Izraelu zostaje, nie? Ten prawdziwy Bóg. Dobra, bo się rozgadałem znowu. Imię Pana naszego Jezusa się nie odmieniało w hebrajskim, natomiast w greckim się odmieniało. Dlatego dodawano końcówkę sy i ny. Tajemny plan nie oglądałem. Ja nie oglądam za bardzo innych. No, Majewski jeszcze czasem zerknę, bo on tak w sposób naukowy troszeczkę, to warto wiedzieć. To może mi się przydać, natomiast potem mogę jakąś kontrę zrobić czasami do jego filmów. To, co robiłem o Anunnaki, to jest kontra do niego. To, co pisałem kiedyś o psalmie, tam nie pamiętam, który to był, co on twierdzi, że to jest kopia egipskiego, to ja udowadniałem w kontrze do niego, że to jest odwrotnie, że to Egipcjanie, po tym jak dostali łupnia od Boga i od HWH, skopiowali i przez jakiś czas wielbili nawet chcieli tego samego Boga wielbić po odejściu Izraela. To samo działo się w paru innych krajach, gdzie wprowadzono kult Boga Najwyższego, a zlikwidowano inne. To się w Asyrii też zdaje się działo pod wpływem, czy Medo-Persji, pod wpływem Daniela, proroka. Tamtejszy król odrzucił wszystkich bogów, tylko tego Boga Najwyższego. Ja to mówiłem w moich filmach, to no, tak, takie zmianki robiłem, to nie są jakieś, bo ja się głównie nie zajmuję historią, się głównie zajmuję Biblią. Tu się trzymam tego, bo to jest mnóstwo nauk, które trzeba wyjaśnić. Dzisiaj też widzicie, mam nadzieję, że mieliście sporo takich nowych myśli, które wam przekazałem. Co jeszcze? Słuchajcie, no chyba już czas będzie kończyć. Jesteśmy już 22. To półtorej godziny ponad. 9. To słuchajcie, zapraszam Was za tydzień w takim razie. Ile zdążyliśmy, tyle zrobiliśmy. Bardzo się cieszę za Was, żywy udział. Fajnie było, fajnie się z Wami dyskutuję. I zapraszam za tydzień w takim razie.
tych wszystkich, którzy myślą o zanurzeniu się w imieniu Pana naszego Jeszu, zapraszam do zaplanowania na 24 marca. Spotykamy się. Jeszcze nie wiemy, czy w Krotoszynie, czy w Bełchatowie. W tym tygodniu to ustalimy. I tam będzie pierwsze w tym roku zanurzenie w imieniu Jeszu oraz będzie pamiątka śmierci Chrystusa, czyli będziemy spożywać ciało i krew Chrystusa, oczywiście w postaci wina i chleba, nie? A nie dosłownie. Myśliwy prosi, żeby się za niego pomodlić, tak? Bakteria wyniszcza mi zdrowie, doprowadza do astmy. Napisz do mnie prywatnie i podaj mi więcej szczegółów. To ci może coś jeszcze pomaga dodatkowo, ale wspomnę ci o ciebie w modlitwie, jeśli znajdziesz łaskę u Pana Jeszu, ale powinieneś też się do Pana Jeszu modlić i pamiętać o wdzięczności Mu, jeżeli cię uzdrowi. Natomiast no, jeżeli wierzysz Pana Jeszu i chcesz, żeby się do Niego pomodlić w Twojej sprawie, to pomyśl też o zanurzeniu się w imieniu Pana naszego Jeszu. To jest oddanie się, bo musicie wiedzieć jedną rzecz. Dopóki nie oddacie się, bo to przez zanurzenie się oddajecie się Panu naszemu Jeszu na służbę. On was przyjmuje, on się staje waszym panem, właścicielem. On nie może was zagarnąć się, wy musicie sami się do niego zgłosić. A on was przyjmie. I w tym momencie jesteście pod jego ochroną. Podczas zanurzenia w imieniu Jeszu wymazują się wszystkie wasze grzechy dotychczasowe. Oczywiście jeszcze potem musicie się pomodlić. W tej modlitwie oddajecie się mu na służbę i prosicie go o czyste sumienie właśnie o to, żeby się wam to wymazało. I on was przyjmuje i od tej pory jesteście pod jego ochroną. Żaden demon nie może was zaatakować. Okej, dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć. Myśliwy, ochrzciłem się w listopadzie. A to kim ty jesteś, myśliwy? Nie wiem. To przyjedź teraz na pamiątkę. A czy ochrzciłeś się w imię Pana naszego Jeszu? Ja ciebie ochrzciłem? Czy w jakimś innym, bo czasami ktoś mi mówi, że się ochrzcił, a potem się okazuje, że gdzieś tam u zielonoświątkowców albo u kogoś innego. Jeśli chodzi o to, że w Biblii jest Jeszua, nie ma w Biblii Jeszua, czy w Biblii jest Jezus z reguły, tak? Jest jedno wydanie Biblii, Ewangelii Mateusza, znaczy ja wydaję też, a propos, abyście chcieli, to tam pod moim filmem powinien być link do mojego sklepu. Są dwie Ewangelie, kilka listów, gdzie już jest imię Pana naszego Jeszu, jest moje tłumaczenie. Bardzo wam polecam, no bo też troszkę nie kryję, przydały mi się jakieś fundusze przed pamiątką. Także, a wam się to na pewno przyda. Mam jakieś 40 parę sztuk tych egzemplarzy, nie dodrukuję ich nowego egzemplarza, bo będę drukował następne księgi, więc jest tylko 100 sztuk na świecie tego i to będzie biały kruk w pewnym sensie, ponieważ więcej nie wydrukuję. W takiej wersji. W innej wydrukuję, ale w takiej nie, więc to będzie biały kruk. 100 sztuk to jest naprawdę niewiele. Zostało mi chyba jakieś 40 parę. Dobrze. Dziękuję wam za to, że mówicie spouczający. Myśliwy powiedz jak... A, w innym kościele. No to nie, no to jest co innego. Także pomyśl o tym, no bo to jest istotne, żeby Pan Cię, jeśli chcesz, żeby Pan Cię uzdrowił. Na swoją drogą może coś Ci poradzę w kwestii zdrowotnej, jeśli do mnie przyślesz wiadomość. To zobaczymy. Tylko musisz opisać, co Ci jest. E-mail masz też pod spodem, nie? Pod spodem masz tu e-mail. pomazańcowy@gmail.com. Kochani, pomodlimy się teraz. Proszę więc niewiasto nakrycie głów.